Dariusz M., suwalski przedsiębiorca i zarazem prezes klubu sportowego Wigry, został aresztowany 2 grudnia. Zarzuca mu się szereg przestępstw, do których dojść miało w latach 2013-2015, głosi komunikat prokuratury regionalnej w Białymstoku, prowadzącej śledztwo w sprawie tzw. mafii paliwowej. O ile zatrzymanie Dariusza M. w 2016 roku zakończyło się szybkim wypuszczeniem go na wolność, o tyle teraz prokuratura znacznie bardziej przyłożyła się do wniosku o zastosowanie sankcji wobec suwalskiego biznesmena. Sąd uznał go za zasadny i wydał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym. Jednocześnie dopuścił możliwość wpłacenia poręczenia majątkowego za Dariusza M. Wartość kaucji określono na 3 miliony złotych. Jak ustaliliśmy, biznesmen nadal przebywa w areszcie. Przebywa w areszcie, dlatego że prokurator złożył tak zwany sprzeciw w trybie artykułu 257 paragraf 3 i do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego, takie poręczenie majątkowe nie jest skuteczne. Prokuratura będzie składała zażalenie na postanowienie sądu w zakresie możliwości płacenia poręczenia. Nie zgadzamy się z tą decyzją sądu rejonowego w Białymstoku. Uważamy, że jedynie tymczasowe aresztowanie zabezpieczy prawidłowy tok postępowania, natomiast podejrzany przebywający na wolności będzie mógł w sprawie mataczyć i wpływać w sposób bezprawny na bieg postępowania przygotowawczego. W białostockiej prokuraturze regionalnej suwalski biznesmen usłyszał wiele zarzutów. Kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1 miliarda 300 milionów złotych, uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Zarzucono mu także udział w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 milionów złotych. Prokuratura nie ujawnia, czy Dariusz M. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie informujemy o treści składanych wyjaśnień. Dariusz M. zdaniem śledczych nie działał sam. Ściśle współpracował z Marcinem B., ukrywającym się na terenie Federacji Rosyjskiej oraz ukrywającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskim Igorsem T. Obaj za założenie i kierowanie grupą przestępczą poszukiwani są listami gończymi z czerwoną notą Interpolu. Zdaniem śledczych grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała olej napędowy, smarowy, benzynę oraz olej rzepakowy. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 milionów złotych. Działania śledczych doprowadziły do tej pory do postawienia zarzutów ponad setce podejrzanych. 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. To już drugie zatrzymanie Dariusza M. Po raz pierwszy trafił w ręce śledczych w grudniu 2016 roku, ale dość szybko opuścił areszt. Wówczas po ponad 2-letnim postępowaniu prokuratura zarzuciła mężczyźnie wyłudzenie ponad 80 milionów złotych podatku. Teraz samo uszczuplenie należności wobec Skarbu Państwa jest, jak obliczyli śledczy, ponad 3-krotnie większe. Dariuszowi M. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.